Dobry wieczór. Odskoczył. Gdyby mu zagrali, podskoczyłby jeszcze. 70 lat, ale jeszcze pokażę. Proszę Państwa. Szanowni Państwo, jak się cieszę, po pierwsze, że Was widzę. Jak się cieszę, że mogę coś zrobić dla kogoś. To jest fantastyczna sprawa i to przychodzi z wiekiem. Wydaje mi się, że każdy to przeżywa. Ja jestem szczęśliwy, że dzisiaj mogę pokazać Państwu folklor. Folklor to coś naszego, coś, co nosimy w duszy i trochę się teraz tego folkloru wstydzimy. Nie wiem, czy to jest jakiś kompleks, czy coś, ale weźmy, proszę Państwa, Argentynę. Jak oni się tam z tego cieszą, z tego tanga swojego. Przecież to też jest ich muzyka, ich nabożeństwo. Ten nasz folklor też jest nabożeństwo. Hiszpania, co oni tam wyprawiają? Tłumy ludzi jadą między innymi po to, a czasem głównie po to, żeby zobaczyć to flamenco, czy nawet w Barcelonie Serdany. A Ukraina, proszę Państwa, niedawne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej były w Kijowie otwarte właśnie folklorem, fantastycznym folklorem i tańcem, zrobiły furorę. Wspomnę jeszcze o innym fenomenie, skrzypek na dachu. Żadne wydarzenie polityczne tyle chwały i takiej miłości, takiej jakiejś sympatii dla Izraela nie dało, co ten właśnie skrzypek na dachu oparty w całości na folklorze, na tańcu żydowskim, na zwyczajach, obyczajach i to, o czym mówi Teli Mleczarz, na którego życiorysie oparte był ten musical. Mianowicie tradycja. Tradycja. I my tę tradycję musimy kultywować. Musimy mieć ją mocno w sercu. Ja jako mały chłopak zobaczyłem zespół Mazowsze we Włocławku. Miałem wtedy z 10 lat. I do dzisiaj ten zespół Mazowsze jest w moim sercu i w mojej duszy. Przez ten właśnie występ na stadionie we Włocławku nosiłem to Mazowsze w sercu cały czas. Jak to się odbiło? Och, mógłbym na ten temat opowiadać bardzo długo, ale później, kiedy zostałem organizatorem turystyki zagranicznej, to chciałem pochwalić się tym tańcem, tymi ludowymi przyśpiewkami, tymi strojami fantastycznymi, tą radością młodzieży, którą sprzedawałem i dawałem i oferowałem i zachęcałem do niej całe rzesze turystów zagranicznych, które przyjeżdżały do Polski. Taki mały epizodzik, kiedy byłem na targach kiedyś takich turystycznych w Deauville we Francji i miałem swoje stoisko, biura podróży Mazurka Strawer. Nagle patrzę, taka kobieta stoi naprzeciwko i patrzy, tam jest napisane Polonii, Polska. W końcu ją zagadałem, mówię, czy pani coś przypomina, czy pani może Polką jest? Nie, mówi, proszę pana, ja byłam chyba z 5 czy 6 lat temu w Polsce i widziałam taki zespół muzyczny w takiej oberży pod Krakowem. Było 8 sióstr. Później się dogadaliśmy, że to ja właśnie zorganizowałem ten koncert, bo tam bez przerwy robiliśmy te koncerty, ale ona mówi, ja nie mogę tego zapomnieć. To cały czas istnieje w mojej duszy i zawsze chcę do tej Polski pojechać po to, żeby raz jeszcze przeżyć taki wspaniały wieczór, takiego upojenia się swoją sztuką ludową. Jeszcze coś powiem na koniec, przepraszam, że tak przedłużam, ale sprowadzamy turystów zagranicznych, też takie duże grupy, incentywy, kongresy i tak dalej. Ja już ze 20 razy zespół Mazowsze pokazałem, zespół Politechniki zresztą też chyba ze 4 czy 5 razy. I jak chcemy sprowadzać tych cudzoziemców, to zapraszamy ich na tak zwane study tour, czy tam edyktur, po prostu taką podróż studyjną. Organizatorów turystyki. Jest ich ze 20, bo to tak dostajemy 20 biletów wolnych w locie i dlatego sprowadzamy ich tutaj i pokazujemy przez weekend wszystko, co możemy. I to się kończyło zawsze jakimś wieczorem, czy też przed południem w Mazowszu, w tej sali prób. Za każdym razem kończyło się to płaczem, takimi łzami rzewnymi, ci ludzie, którzy nie związani są przecież z Polską, ale tak to na nich zadziałało i muszę powiedzieć, że wszystkie te wielkie podróże, które się wtedy zaczynały w głowach u tych organizatorów turystyki, właśnie miały miejsce tam, w tej sali prób Mazowsza, po tym koncercie, gdzie oni postanowili, że jednak zorganizują do Polski taki wielki przyjazd, grupę, konferencję czy kongres, zadecydowała o tym ta atmosfera tego Mazowsza. Z Politechniką też się zetknąłem,
No nie mam przy sobie, bo marynarkę zostawiłem, ale zaraz Państwu pokażę. Legitymacja numer 61. W 1966 roku zostałem zapisany do Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Także mam dowód. W tej chwili nie mam marynarki, ale mam dowód. Proszę Państwa, ja widziałem ten spektakl, który zobaczycie w pierwszej części, miesiąc czy półtora miesiąca temu, w auli Wielkiej Politechniki Warszawskiej. Natychmiast postanowiłem, że musimy przenieść to do Żarowa, chociaż już w zeszłym roku Zespół Politechniki Warszawskiej występował na tej scenie z wielkim powodzeniem i wszyscy, z którymi wspominam tamten wieczór, dziękują za te wzruszenia. My musimy kochać folklor, bo to jest nasze serce, to jest nasza dusza. Tam są tradycje, tam są obyczaje i dzisiaj ten wieczór, mam nadzieję, że będzie dla Państwa bardzo ważny. Życzę wielu wrażeń. W pierwszej części zobaczcie widowisko, o którym opowie kierownik fantastyczny, pełen entuzjazmu, człowiek, który nazywa się Janusz Chojecki. Panie Januszu, zapraszamy. A, tu, proszę powiedzieć o tej pierwszej części. Na razie. Dobry wieczór Państwu. Tak jak pan prezes powiedział, ponad miesiąc temu w dużej auli, przepięknej auli Politechniki Warszawskiej, dzięki uprzejmości władz uczelni, jego magnificencji rektora, profesora Jana Schmidta, który jest dzisiaj razem z nami, oraz twórcy z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli, panu profesorze Andrzeju Jakubiaku, mogliśmy zaprezentować widowisko Kulik, czyli Polskie Zapusty. Jeśli już przedstawiamy, to chciałem przedstawić, bo ja to zostawiłem na drugą część, na której tutaj wystąpią panowie profesorowie i pan rektor, ale w tej chwili mogę też Państwu przedstawić, powitać bardzo serdecznie marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Strozika. I właśnie udało nam się wystawić to przepiękne widowisko Kulik. Kilka słów. Od początku XVI wieku do mniej więcej początku XX wieku polska szlachta w czasie karnawału bawiła się tylko zabawą kulik. Tak jak większość narodów po tradycji weneckiej przebierano się w różny sposób, ale w Polsce i to szczególnie pod koniec XIX wieku, wtedy kiedy już prawie 100 lat nie mieliśmy ojczyzny, na kulik nie wolno było wejść we fraku, a one były modne. Kto przyszedł, to po prostu został wykopany. Też zostawiłem marynarkę. I właśnie trzeba było być w kontuszu, wracać trzeba było w strój polski. A przebierać się za lud, tak jak to zwyczaje romantyczne nam kazały, przebierano się tylko po krakowsku na pamiątkę insurekcji kościuszkowskiej. A co najważniejsze, trasę kuliku, bo kulik potrafił trwać kilka dni, a nawet kilka tygodni. To przejazd od dworu do dworu był planowany tak, by godzić rody szlacheckie, żeby Polska stała się mocniejsza. Jeżeli by trzeba było po kolejnym powstaniu 1963 roku, jakby się zdarzyło kolejne, to żeby je wygrać. I to jest zaletą tego obyczaju, dzięki któremu tańce nasze narodowe, które obecnie mówimy narodowe, właśnie przez ten obyczaj zostały przechowane jak najdłużej i przeszły z powrotem do ludu. Lud podglądał właśnie szlachtę bawiącą się w czasie kulików, jak się bawiła i tyle tytułem tego, w jaki klimat wejdziemy. Pomoże nam za moment wyświetlony przejazd saniami, zrealizowany dla potrzeb telewizji Polonia prawie 30 lat temu z zespołem Wisłok z Rzeszowa. Wtedy ja tam byłem. Zobaczmy i zapraszam. Proszę Państwa, Leon Schiller w 1929 roku wystawił podobne widowisko, a teraz pan Janusz Chojecki zebrał przeróżne dzieła muzyczne i zrobił widowisko, które się nazywa też Kulik, który już jest takim terminem tradycji ludowej, o którym można bardzo dużo przeczytać. Troszkę mają Państwo w programach, ale radziłbym poczytać więcej w internecie. Zapraszamy chór.
Chciałbym, żeby Państwo docenili też liczebność zespołu. Jest to prawie 100 osób, które będzie jednocześnie na scenie. Ta młodzież, ten zapał ich i ten talent, przecież tak trudno to zrobić, kiedy jest się między szóstym kolokwium a siódmym egzaminem. A więc zespół pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej z patronatem honorowym marszałka województwa mazowieckiego i jego magnificencji rektora, profesora, inżyniera Jana Schmidta. Proszę. Zapraszamy. Zobaczmy fragment przejazdu saniami. Dobra aura na sandę, śniegu po kolana i słońce. Nikt do naszego dworu nie zajechał. Przecie to ostatni tydzień karnawału, mój mężu. A toć, za pusty. A, weźże Aśka, córki, pójdźcie do lamusa. Sprawdźcie, czy jadła nie brakuje. A to skąd? Ha, ha, ha. Hej, kulik, kulik! Tak gładko pies lata! Hej, kulik, kulik! Gwałtu, gwałtu, rata! Tak! Hej, kulik jedzie! Zje, wypije i pojedzie! Jakże mnie w bok zwalił! Dobrze, żeś tu nie była! Byłby mnie łobanił! Kto? Arlekin! Podzirej, kuligu,
Zawsze dawniej z Kuligiem jeździli, ale nigdy tak mocno po kościach nie bili. Mój mężu, nie bądź chory, wszak to ludzie hukiem. No, niechże się już tylko kredence z hajdukiem zakręcą koło stołu. Ej, Janie Błażeju, a wychodźcież mi z dziury. No, jeno, a prędko, ty umywaj pół miski, a ty bierz po piwo. Kochaneczko, co tylko masz, wydajże z apteczki. Ej, ty pamiętaj, przecie świeżej utocz beczki. Lauro, pomóż matce, klucze do lamusa, gdzie są? Lecz ubrać się musi. Co to po tym? A wreszcie, bierz Janie do zdroju. Przynieś wody, zamiataj. Pogoń do kucharza, niechaj gęsin dory piecze i doważa. Ej, ej, poczekaj, głuchu, husarska pieczynia, niech się suto z cebulą mu teraz przyrumienia. Goście w sieni! Znakomite osoby. Jaśnie wielmożny pan starosta. Pan starościc na Kulik nie zajechał. Synowiec Ciemięga z kompanią na zbiórkę Kuliku nie zdążył. Zabawicie u nas w dworze dni parę. Może starościc za Kulikiem zdąży. Niech te bardziej tego Boga, to za jego zdrowie.
Mości Cześniku! Mości Cześniku! Ot, i zguba się znalazła. Synowiec kochanego. Rad jestem powitać pana starościca, lecz na kulik we fraku się nie godzi. Obyczaj każe kontusz się przyśmiać, albo na pamiątkę kościuszki w lud krakowski się przeobrazić. Mamy tam przybrany. Pan starościc z kompanią godnie zwyczaju dochowają. Wielkie dzięki jej mościanko. A ty, ladaco, idź zobacz panną, a spraw się dobrze. Wiwat jej mościanko. Hej, kurio, figura wiwatowa na cześć córki Czesinka. Thank you.
matka robiła, kiedy sobie popiła? A to na chłopca spojrzy. A to na chłopca spojrzy, a to na boki zerknie. Sąsiad pije nasze winko. Spróbujmy go zatem z kielicha specjalnego, z kulawki. Janie, kulawkę podaj. Kulawkę. Kulawka bez nogi. Zwinnie odstawić się jej nie da. No nie da, no. Patrzaj ta, co na niej wyryto. Ludzie wzięli mi jedną. Ja im lepiej zrobię, bo zamiast tej nogi, a dejmy im obie. Jakuba do Jakuba, Jakub do Michała. Wiwat ty, wiwat ja, kompania cała. A kto nie wypije tego wedra kije, łupo, supo, supo, łupo, tego wedra kije. I małmiadowie też byli pijacy, jednak głowy nie tracili, to pijali w miarę. Kto na miarę pije tego wedra kije, musi robić łyk, łyk.
prezentacyjne. Zróbmy dla nich miejsce. Chłopcy, krzesełka. Staję przed wami z animuszem, z uczoną szkołaków prezentacją i taką wam balę oracją. Żyj złączona paro setne lata, niech ci sprzyjają bona fata, niech twój wiek tak upływa jak ambrozyjska oliwa. Niech płynie słodko jak lagier u śledzia. I niech się wlecze jak skórka niedźwiedzia. I niech się ciągnie jak zajęca skórka. I niech się drapie jak kot i wiewiórka. Niech ci Felicitas nie przeszkadzaj, Żydzie. Z wielką fortuną ze wszystkich stron idzie. Niech idą, jadą, spadają honory. Cni synowie dziedziczą splendory. Córy niech mają królewskie fawory. Gdy ci z różaną buzią, z jasnym włoskiem prorok życie umyli rok po roku, co rok. Ja se Krakowiacek, a tyś Krakowianka, ja tobie kochanek, tyś moja kochanka, ja tobie kochanek, tyś moja kochanka.
prosimy, moście cześniku. Moście starosto. Hej, Kulik, Kulik, krakowiak ze starszyzną. Ileż to już lat, kiedy ojciec wać panny i skarbnik ręki sobie nie podają. Trzecia zima mija, a przecież brat... Blanku Ligu, za naszego domu
do domu skarbnika. Tak zaplanowany, żeby bracia spotkać się mogli. Ale czy tatko w brodnikarnię zajedzie? Sprawa ojca mego. A waćpanna niech matkę o błogosławieństwo prosi. Dobranoc! Dobranoc! Ojciec waćpana jest bliski celu. Cześnik zabierze się razem z Kuligiem. Pod maską skryty wjedzie do dworu skarbnika. Waćpanna, proś Cześnikową, żeby nie zmienił zdania. Ja z samego rana jadę do dworu skarbnika. Zapowiem zajazd Kuligu. Dobranoc! 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 Probos długo musiał zemstą czekać, aż się pany na nogi postawali. Dobre muszą być te pany, skoro przebierają się po nasymu i gadają jak rodowity chłop. Błażej, może to i Polska do nas wróci. Jak się pany godzić będą, to pewnie tak będzie. O, wrócili z kościoła. Mości Cześć, Dodi Jaska! Przez tego mojego brata, córka moje w staropanieńskie szczęście! Mości Cześć, zaraz po śniadaniu do dworu skarbnika Arlekina na obiad skarbnikowi wysłałem. Co pan za parony gadasz? Mówże do rzeczy. Mości Cześć, zaraz po śniadaniu Arlekina do dworu skarbnika wysłałem, lada moment będzie z powrotem. Do skarbnika? Nigdy! Mości Cześniku, to jest to Kulik! Niech się dzieje, wola nie ma. Z tradycją zgadzać się trzeba. Wasz mościowie, Cześnik z manilią do dworu skarbnika zajedzie! Gotów na zajazd Kuligu. Za tym drabantem pożegnajmy dwór Cześnika.
obyczaj! Witamy, witamy! Wiwat! Wiwat Kulik! I wiwat, kochani sąsiedzi! Ale, waszmościowie, uchylcie łaskawie maski, aby mógł znać osoby, które goszczą w naszych progach. A, no witam, witam, witam gości. Witam. Ależ to brat mój! Stój, synu! Obyczają za tobą! Ale brat, tato... A to brat waszmości! Ale kto z Kuligiem do dworu zajeżdża, ten godny i szczerze przyjętym być musi! Ale on niegodny! Niegodny. Niegodny. Bracie, podaj rękę. Moja prawica ku tobie. Skoro to szczera intencja, niech nas Bóg błogosławi. Tak, Kulik godzi! Wiwat, bracia! Dla waszmości specjalnie.
miałem ci ja towar, bardzo psie drogi. Aj, aj, zimi, aj, cim, 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 bom, bom, bom. Aj, aj, zimi, aj, cim, 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 bom, bom, bom. Co go nam kupował, złodziej go zrabował. Aj, aj, precz zabrał. Aj, aj. Igły posłacane, Boże mój kochany. Srebrne nożyczki. Starzy, chodźmy do piwniczki. Tam się częściej gawędzi. Chodźcie do piwniczki. Miody przednie zapraszam. Zatem młodzieży, do Mazura. Thank you.
Więc przychodzimy z Bachusem i zabieramy dziewki, które nie chciały w małżeństwo iść. Niech się prze to wykupią. A wy, gospodarze, nie zapomnijcie o Bachusie, tylko go obdarzcie, czym możecie. Popatrzcie, jaki on biedny, obdarty i głodny. A dajże mi Boże żony jak najprędzej, żebym ja nie cierpiał dłużej takiej nędzy. Józef się dosyć nachulał i panienek nam przytulał. Teraz nie odmieni, trzeba się ożenić. Przedstawia. Dziękuję za ich prezentację. Waszmości, miło słyszeć te słowa. Brawo, brawo. Ale waszmościowie, pozwólcie, jako gospodarz mam przyzwolenie ogłosić, że pan starosta i brat mój na świętego Jana swoim dzieciom prawdziwe weselisko wyprawią. Lauro, Lauro, jeśli jest takowa ochota, to ja błogosławię. Gospodarzu, gospodarzu, kto ciebie bywa, zawsze wesół, zawsze wesół, nigdy nie podziewa. Ostatni w zapustach. Dołączmy zatem i taniec ostatni. Hej, Kulik! Kuligowego Mazura. Thank you.
Wolnościowie! Nadszedł kres zapustów! Akeś! Dobrze się sprawiłeś, Knoku! Dzięki tobie, moi synowie, w zgodzie w post wejdą! Anka, synu! A. Przecież mówiłeś mi, że jedziesz do powiatu! No to zacna surpryza, mój synu, naprawdę. Świetnie się spisałeś. Mości starostu, a wam serdecznie dziękuję za pomoc. Serdecznie. A kiedy już odjeżdżacie i nas samych zostawiacie,